Niech T od T, no tak, duże T od małego T te, oznacza temperaturę, właśnie duże T w Windhoek w Namibii, mierzoną w stopniach Celsjusza, a małe T oznacza liczbę godzin po północy każdej doby. W poniższej tabeli podano kilka wybranych wartości tej funkcji. No i mamy w pierwszym wierszu czas, czyli godzina 6, 9, 13, a w drugim wierszu mamy temperaturę o tej godzinie, 19 stopni o 6, 25 o 9 i 31 stopni Celsjusza o 13. W którym okresie czasu temperatura wzrastała najszybciej? No i mamy dwa okresy czasu. Pomiędzy 6 rano i dziewiątą rano. Pomiędzy 6 rano i 1 po południu. I trzecia odpowiedź, że temperatura rosła tak samo w obu tych okresach. No to żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musimy obliczyć, jak szybko rosła temperatura w tym pierwszym okresie i jak szybko rosła temperatura w tym drugim okresie. No i ponieważ mamy tylko... Podane wartości na początku i na końcu okresu, no to po prostu jedyne co możemy zrobić, to obliczyć średnie tempo wzrostu temperatury. Czyli taki stosunek przyrost temperatury podzielony przez przyrost czasu, w jakim to się zdarzyło. No to zróbmy to dla każdego z tych okresów oddzielnie. Najpierw weźmy ten pierwszy od 6 do 9. To tutaj, ile czasu minęło? No minęły 3 godziny, plus 3 godziny. Tutaj, delta T w tym wypadku jest równe 3 godziny. Delta małe T. Napiszmy to tutaj. Delta T jest równe plus 3 godziny. A przyrost temperatury, ile tu będzie równy? Od 19 do 25, no to temperatura wzrosła o 6 stopni Celsjusza. Czyli możemy napisać, że w tym pierwszym przypadku, czyli tutaj. ΔT przez ΔT, tylko u góry jest duże, a na dole jest małe, jest równe 6 stopni Celsjusza podzielone przez 3 godziny. No dobrze, a zajmijmy się teraz tym drugim okresem czasu. Tutaj minęło ile? 4 godziny plus 4 godziny. To jest tym razem to granatowe ΔT, a temperatura wzrosła o ile? Od 25 do 31 wzrosła znowu o 6 stopni Celsjusza, i to jest przyrost temperatury. Czyli pomiędzy 6 rano i 1 po południu delta duże t przez delta małe t, czyli przyrost temperatury podzielony przez przyrost czasu jest równy, tym razem znowu mamy 6 stopni Celsjusza, ale przez 4 godziny. No to już widać, że ten ten wzrost temperatury będzie szybszy w tym pierwszym okresie czasu, bo mamy taki sam przyrost temperatury, ale w krótszym czasie, tu w 3 godziny, a tu w 4. Możemy obliczyć konkretnie, jaka to jest liczba, no bo tu możemy podzielić 6 przez 3 to będzie 2 stopnie Celsjusza na godzinę. 2 stopnie Celsjusza na godzinę średnio w takim tempie rosła temperatura pomiędzy 6 a 9 rano, a tutaj mamy 6 podzielone przez 4 to będzie 1,5 stopnia Celsjusza na godzinę. Godzinę, czyli tutaj wolniej rosła temperatura, średnio. Czyli w tym wypadku zaznaczymy odpowiedź tę pierwszą, że pomiędzy szóstą rano i dziewiątą rano temperatura rosła szybciej, średnio rosła szybciej.